Cześć, cześć, Auryczny Tarot i kolejne comiesięczne spotkanie z przesłaniami, tymi losowo wybranymi, które poprzez zbiór momentów wartych uwagi będą chciały się nam tutaj wyłonić. I jak co miesiąc strona, która będzie chciała się pokazać, objawi przed nami jakąś afirmację, jakąś myśl, sentencję, coś, co być może w znakach, sygnałach, słowach, całych zdaniach będzie chciało powiedzieć coś na temat przyszłego miesiąca. Co w nim może się pojawić? Dodatkowo wsparte o dwie karty, a więc kartę mapy i kartę tarota. Zobaczmy zatem, jak lipiec rysuje się na naszym horyzoncie i jak lipiec chce się zaznaczyć na naszej mapie podróżniczej. Zerknijmy, zobaczmy. I jedna strona dla wszystkich, a więc lipiec 2022. I pokazał nam się cytat: jeśli chcesz pokonać niepokój życia, żyj chwilą, żyj w oddechu. Jak widzicie, kompas również się pokazał, który w tym miesiącu być może będzie wielu z Was naprowadzał na to, co jest pozytywną wibracją. Być może rozpoczniecie także w tym miesiącu coś fantastycznego, albo no właśnie, kierując siebie gdzieś, uznacie, że te chwile, w których trwacie, są na tyle piękne i na tyle esencjonalne, że warto je przenieść do codzienności, albo przynajmniej jakiś ich fragment, inspirując się nimi chociażby. Sięgajcie po chwilę, sięgajcie po to, co również tym chwilą Wy sami jesteście w stanie zaproponować jako czynni uczestnicy tej podróży, w której wszyscy jesteśmy. Pamiętajcie. Zobaczmy to, co jeszcze karty mapy będą chciały dopowiedzieć do tej właśnie myśli. A więc lipiec będzie taką też chwilą, być może przeminie szybko. Jak to lipiec? To jest mój ulubiony miesiąc, ale stanowczo trwa za krótko. Lipiec 2022. Jaka karta? Sama wyskoczyła, zostawiam. I karta tarota jeszcze dodatkowo. Lipiec 2022. Tak najogólniej, co może przynieść, co może być w nim ważne? Jaki znak chce się nam tutaj pokazać? Niech karty pokażą. Lipiec 2022. Lipiec 2022. Lipiec 2022 roku. I zobaczmy, co chce się pokazać na mapie. O, zwrot na magicznej mapie. Duch decyduje o naszym przeznaczeniu. Kiedy pojawia się ta karta, przybywa ona z pewną misją. Chce Cię uczulić na ludzi, którzy przychodzą do Twojego życia, żeby wpłynąć na Twój osobisty rozwój. Być może nie spotkałeś na swojej drodze bratniej duszy, która sprawia, że jesteś najlepszą wersją samego siebie lub kogoś, kto wyprowadzi Cię z kłopotów i zaprosi do bezpiecznego miejsca. Zwróć uwagę na osoby, które pojawiają się na Twojej drodze i skłaniają Cię do zastanowienia się nad Twoją podróżą. Bądź czujny i świadomy, a zobaczysz w nich ważnych posłańców zmiany. Cała Twoja perspektywa tego, kim i dlaczego tu jesteś, ulegnie zmianie. Zwrot na magicznej mapie zawsze inspiruje Cię do stania się lepszą wersją samego siebie. A więc jakiś przełom być może w lipcu następuje, być może jakaś odmiana lub no właśnie dzieje się magia. Może dla tych, którzy urodzeni w lipcu odnawiają swoją energię, budują na nowo tę przestrzeń energetyczną, a więc łapiecie nowe, świeże flow. To bardziej dojrzałe, to takie również bardziej wyraziste czy zdecydowane. To do wszystkich raków oczywiście, którym przesyłam moc cudowności na urodziny, aby Wam się wiodło, aby Wam niczego nie brakowało, abyście miały po prostu wszystko to, co Wam jest potrzebne. Tak jak tutaj na tej ilustracji, a więc aby tworzyć, manifestować i przyciągać do siebie wszystko to, co najlepsze. Wszystkim oczywiście życzę tego, żeby
ten zwrot na tej mapie kierował Was ku temu, co jest lepsze, aby ten miesiąc właśnie przyniósł pocieszenie, którego być może szukać, lub aby doświetlił tę ścieżkę, która gdzieś prowadzi Was w te nieznane, abyście wiedzieli, że macie wszystkie narzędzia i wszystkie przybory, aby sobie na tym szlaku poradzić bez problemu. Co Tarot chce jeszcze powiedzieć? O, też ogniście, słuchajcie. Ósemka była w tej talii, to 8 płomieni, to ogień umysłu, koncentracja i inspiracja. Jesteś wszystkim naraz, tak mówi ten miesiąc. Mocą odpoczywającej bestii, podniesionym łukiem, cięciwą i strzałą. Zbierz wszystkie swoje zdolności umysłowe, skoncentruj się i skup, tak jakbyś to robił, naciągając cięciwe łuku. Umysł staje się jedynym celem. Twoja inspiracja będzie wiedziała, kiedy wypuścić strzałę, aby trafić w cel. Ta ósemka to również, pamiętajcie, orientacja, kierunek, nabieranie tej mocy, czasami z szybkością światła. Wiadomości, informacje, komunikacja, przemieszczanie się także, entuzjazm i nieograniczona energia. To nowy wzrost. To kierunek przede wszystkim skoncentrowany na nim. To jasność i postęp, brak ograniczeń w zasięgu wzroku. To, co pozornie niemożliwe, właśnie teraz może się takim stać. To może być również ten zwrot właśnie na tej mapie. Pamiętaj, że ósemką również symbolizowana jest siła w wielkich arkanach, a więc jest to także biznesowa nuta tego, co w tym miesiącu może być na wyciągnięcie ręki. 5 i 2 to 7 i 8 to 15, łącznie 6, a więc symbol sił, które właśnie wzajemnością łapią równowagę, tak emocjonalnie, fizycznie, jak i holistycznie. To także nuta romantyzmu, harmonii, równowagi i doskonałości, podtrzymywania także tego, co jest sukcesem. To również z góry idąca do nas prośba, aby właśnie w tej równowadze, w tych proporcjach, które też się tu pokazały, zachować równowagę między tym, co jest wizją, potrzebą, kierunkiem, celem, apetytem, a tym, co jest po prostu tak zwyczajnie możliwe, tak uczciwie. To symbol tego, co jest domem, rodziną, opieką. A więc zatroszcz się także o siebie w tym miesiącu, zadbaj o to, żebyś się czuł to, co jest Ci potrzebne, łapiąc te ważne momenty i na nich koncentrując swoją uwagę. A więc lipiec szykuje się na taki intensywny lub też odkrywczy dla niektórych i przede wszystkim pełen dobrych, mam nadzieję, wiadomości lub takich wiadomości, które właśnie przychodzą wraz z ludźmi, jako oni sami. Obserwujcie, patrzcie, kto na Waszej drodze staje, jaką reakcję w Was wywołuje i czy jest to inspiracja, czy refleksja, aby nadać temu zupełnie inny obrót. Obserwujcie, cieszcie się tymi momentami i łapcie pozytywne fluidy z każdej możliwej chwili. Do zobaczenia. Zapraszam Was oczywiście do czytań cotygodniowych. Zerknijcie, zobaczcie, zostawcie również po sobie ślad. Cześć!